Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiada wzrost wynagrodzeń. Nowe stawki dla nauczycieli miałyby wejść w życie we wrześniu przyszłego roku. W ostatnich kilku latach rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, łącznie około 30%, tłumaczył wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Nadal uważamy, że te wynagrodzenia powinny być wyższe. Jest to zawód szczególny, zawód, który decyduje o tym, jak będą wyglądały kolejne pokolenia Polaków, jak będzie Polska wyglądała za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. W ramach dialogu ze związkami zawodowymi i samorządami Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało wzrost wynagrodzeń. Nowe stawki miałyby obowiązywać od września 2022 roku. Te planowane wzrosty wynagrodzeń mają doprowadzić do tego, że wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o około 1000 zł na każdym stopniu awansu zawodowego. Jeśli chodzi natomiast o wynagrodzenie przeciętne, tutaj ten wzrost może sięgać nawet 1400 zł. Jak tłumaczył wiceminister edukacji i nauki, dziś przeciętne wynagrodzenie nauczyciela stażysty dopiero co rozpoczynającego pracę wynosi 3538 zł brutto. Po podwyżce będzie to 4950 zł. W przypadku nauczycieli dyplomowanych, tych najczęściej pracujących w naszej szkole, stawka obecnie obowiązującego przeciętnego wynagrodzenia to 6510 zł. Gdy wejdą w życie propozycje rządowe, ta stawka wynosiłaby 7890 zł. Łączny koszt wzrostu wynagrodzeń planowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki to około 8 miliardów zł. Tyle środków musi pojawić się w budżecie, aby te podwyżki można było zrealizować.